Cześć, cześć, Sylwek z tej strony. Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym materiale. Tym razem chciałem wam pokazać komiks It's Not About That, czyli to nie o to chodzi. Pomimo, że jest to tytuł po angielsku, ale za komiks odpowiadają Polacy. Piotr Nowacki i Bartosz Sztybor, których możemy znaleźć tutaj na wewnętrznej stronie okładki, na skrzydełkach. Mamy Piotra Nowackiego i po drugiej stronie Bartosza Sztybora. Słuchajcie, jest to książeczka w miękkiej oprawie, licząca sobie trochę stron, 72 strony, i powiem, że historia jest bombowa. To tutaj myślę, że Stanisław Lem nie powstydziłby się też takiej historii. Ciekawa przypowieść. O czym? Za chwilę się o tym dowiemy. Okładka pokazuje nam w dosyć minimalistyczny sposób coś. Na początku ja myślałem, że to jest kawałek jakiejś miotły, ale nie, to nie jest element miotły. Ale zobaczmy, jeszcze mamy opis. Śniadanie, obiad, kolacja, podlanie ogródka, wysprzątanie domu, przycięcie żywopłotu. To codzienność dla robota i jemu podobnych. Nuda, ale przyjemna codzienność, bo do emerytury zostało już tylko kilka dni. A gdyby tak nagle coś się zmieniło, coś poszło nie tak, a wszystko inne okazało się kłamstwem, co wtedy zrobi robot, by ocalić swoją nudną codzienność? Historyjka jest filozoficzna, ona do mnie trafia, pomimo takiej pewnej swojej prostoty i tego, że w sumie to ona nie jest nawet z napisami. To jest komiks praktycznie niemy. Chyba, raczej tak, on jest niemy. I rysunki są dosyć proste, ascetyczne nawet bym powiedział, i pokazują nam robota. Robota, który rzeczywiście tutaj na początku ogląda reklamę w telewizji, gdzie przedstawiona jest nowa generacja robotów, i nasz robocik zaznaczył sobie nawet w kalendarzu przejście na emeryturę. Przez ten czas czeka sobie na tę emeryturę i służy pewnej rodzinie, no ludziom, bo komuż by innemu. Małżeństwo, dziecko. Dziecko jest kapryśne, małżeństwo tak samo, też mające swoje przywary, nie traktujące naszego protagonistę z należytym szacunkiem, po prostu taki robot niewolnik, który ma służyć i nic więcej. Żadnego słowa dziękuję, jemu się nie należy. I tak on jest traktowany. Niemniej jednak okazuje się, że ten robot ma uczucia, ma jakieś plany. On porozumiewa się z innymi robotami i jego największym marzeniem jest to, aby w końcu przejść na emeryturę, gdzie dzień w dzień skreśla w kalendarzu każdą dobę. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie jakaś pewna sytuacja, o której też, wybaczcie, ale nie będę mówić. Ta sytuacja oczywiście związana z tą naszą rodziną i z nadejściem jeszcze jednego bohatera powoduje splot wydarzeń i on będzie determinował poczynania naszego bohatera, efekt końcowy, który jest, no właśnie, jaki? Tutaj chcę pozostawić wielokropek, ale myślę, że warto to przeczytać, warto obejrzeć, warto poznać i wyciągnąć wnioski. Jest to komiks niewielkich rozmiarów, ma niewiele stron, ale jest książką, która ma w sobie wartość dydaktyczną, która potrafi chwycić za serce. Myślę, że historii takich no jest już trochę. Ja muszę się podzielić swoją wiedzą na temat Detroit Become Human, gdzie jest bardzo podobnie to pokazane. Też świat robotów i świat ludzi, gdzie technologia służy ludziom, ale ludzie zapominają się, wykorzystują tę technologię w najgorszy z możliwych sposobów i w tym momencie roboty, androidy buntują się. I takich historii jest dosyć dużo i myślę, że It's Not About That to czerpie trochę właśnie pomysłów z tego wątku. Więc ja serdecznie polecam ten komiks, on jest wartościowy, jest mądry, jest dla każdego, dla dziecka,
dla osoby, dla nastolatka, dla dorosłych. On trafia, moim zdaniem, on trafia do każdego. Więc dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia, do następnego razu. Cześć, cześć!